No to jest taka walka, która mnie, wiesz, dość szczególnie interesuje ze względu na to, jak jestem wysoko tam w rankingu i różne rzeczy się mogą dziać, czyli przy ewentualnej wygranej Hopkinsa. Wiadomo, że on ten pasy zwakuje, no pewnie nie będzie się chciał bić ze mną, bo nie będzie go interesować pewnie taki zarobek, a przede wszystkim no tam telewizji też. Dlatego może być wakat, może być wtedy mogę ja zawalczyć, wiesz, o tytuł z numerem jeden, także interesuje mnie. Mój typ jest taki, że jeżeli Hopkins jest w stanie się przygotować tak jak przygotował się do Kelly Pawlika, to powinien wygrać tą walkę. Tylko jeżeli jest w stanie, bo to wiesz, to jest w tym wieku to jest coś takiego, że może być, on już długo nie boksował, a to może być coś takiego, że dwa miesiące i będzie już po gościu, czyli dwa miesiące wcześniej będzie boksował, super, a za dwa miesiące już ten jednak organizm jednak da o sobie znać, bo to jednak jest 45 lat, on ma szansę, bo ten zawodnik się doskonale prowadzi, jest mega doświadczony i... Moim zdaniem nie miałby szans z takim zawodnikiem jak Dawson. Stawiałbym wtedy na Dawsona, ponieważ zadaje bardzo dużą ilość ciosów, ma dobry dystans i mi się wydaje, że Dawson by wygrał z Hopkinsem, ale Pascal nie jest zawodnikiem, który cały czas idzie i zadaje milion ciosów, nie? To jest zawodnik, który też coś tam gra, bije jakieś te swoje takie niebezpieczne prawe sierpowe, jest dość słaby na nogach. Moim zdaniem z Hopkins dużo lepszy, ma dystans, lepsze ma nogi. Ta walka na pewno się zakończy na punkty, jeżeli nie będzie jakiejś kontuzji, wiadomo, to w boksie jest wszystko możliwe, ale ogólnie ją typuję, że zakończy się na punkty. Moim zdaniem walka będzie, powinien wygrać Hopkins, ale mogę dać wygraną Dawsonowi. Nie sądzę, żeby tutaj, przepraszam, Dawsonowi, Pascalowi. Nie sądzę, żeby tutaj Pascal zrobił krzywdę Hopkinsowi. Ciekawy jestem, jaki będzie w ogóle na tą walkę miał przygotowany plan taktyczny, bo jak zacznie się bawić tak jak z Dawsonem, czyli będzie szedł do tyłu i próbował będzie tam punktować, to tej walki nie wygra z tym z Hopkinsem. Hopkinska trzeba po prostu iść i złamać tak jak to zrobił Calzaghe, czyli zadawał strasznie dużą ilość ciosów. Dlatego mówię, że Dawson by był zawodnikiem, który doskonale sobie Hopkins chyba zdaje z tego sprawę, żeby był dużo cięższym teoretycznie przeciwnikiem niż Pascal, bo Pascal jest do ogrania, to jest zawodnik. Nie mówię, to nie jest zły zawodnik, ale do grania i wiadomo, nie ma jakichś takich super nóg. No a to jednak ten dystans w boksie, te nogi są bardzo ważne, gdzie się spotyka dwóch zawodników o takiej klasie jak właśnie Hopkins i Pascal. Dlatego no, jak jeżeli Hopkins jest w stanie się przygotować, a wierzę, że jest w stanie się przygotować, zresztą wiesz, no, tacy zawodnicy, którzy wychodzili, mieli po 45 lat, wychodzili, wygrywali i zdobywali mistrzostwo świata. No, możemy tu wspomnieć Foremana, kiedy się bił z Murerem, no tak samo miał 45 lat, wiesz, może i przegrywał tą walkę na punkty, no ale wyprostował prawą rękę i zabił Murera, no i zdobył mistrza świata. Teraz Hopkins będzie atakował ten rekord, też ma 45 lat, no jakby wygrał, to nie tylko zdobędzie mistrza świata znowu tam w federacji WBC, czy najbardziej prestiżowej, tylko też Past Herring, który jest bardzo poważany w Stanach Zjednoczonych, także z ciekawością oglądam tę walkę, no ale tak kończąc, stawiam na walkę na punkty i że Hopkins powinien wygrać, ale mogą dać wygraną Pascalowi. No, zobaczymy jak to będzie. No, jest jeszcze jedna walka w mojej wadze, to od razu mogę o niej też powiedzieć, no ale wiadomo, tu faworytem jest Claude, nie ma jakiegoś tam zawodnika, nie wiadomo jakiego. Zresztą galę możemy dzisiaj oglądać i główną walką jest walka wieczoru eliminator w wadze ciężkiej, czyli samo to pokazuje, że nie pas mistrza świata będzie największym wydarzeniem na tej gali, tylko tam eliminator do pasa, czyli ta walka jest to mistrzostwo świata wagi półciężkiej, jest troszeczkę niżej ze względu chyba na to, jakiego ma przeciwnika. Także mi się wydaje, że ten Claude rozjedzie swojego przeciwnika i po prostu wygra. Jeżeli chodzi o Solisa, z Austinem stawiam na Solisa, chociaż jest zatuszony, mnie to wkurza, że on nie przygotuje się tak jak należy i fajnie nie wygląda, bo jest mega zawodnik i moim zdaniem tam nabroić może dużo, jest bardzo dobrym zawodnikiem. Bardzo dobra psychika, bardzo dobra praca, wiesz, i nóg, i wyczucie, i wszystko ma ten zawodnik. Tylko w tym zawodowstwie jednak no, gdzieś przygotowanie fizyczne też może decydować jednak w tych rundach takich późniejszych. Dlatego powinien się wziąć za siebie, jeżeli chce, wiesz, myśli tam o mistrzostwo świata. Mi się wydaje, że z Austinem sobie poradzi, bo ten zawodnik ma duże luki w obronie i to wykorzysta, a jednak w Solis jest bardzo szczelnym zawodnikiem.